Jesteśmy na terenie Nadleśnictwa Piwniczna. Nadleśnictwo położone jest w całości na terenie Beskidu Sądeckiego. Lasy mają charakter wybitnie lasów górskich. Żeby to zobrazować, to powiem, że Nadleśnictwo Piwniczne jest na pierwszym miejscu w kraju, jeżeli chodzi o udział zboczy stromych i spadzistych. Czyli ta ostrość nachylenia zboczy w Nadleśnictwie Piwniczna jest bardzo wysoka. Tutejsze lasy mają charakter w dużej części zbliżony do lasów Puszcz Karpackich, które tutaj przed dziesiątkami czy nawet wiekami występowały, ale są to lasy w zdecydowanej większości zagospodarowane. Głównymi gatunkami, jakie tutaj są obiektem hodowli i ochrony ze strony leśników, to jest buk, który zajmuje około połowy obszarów nadleśnictwa i na drugim miejscu jodła. Na terenie nadleśnictwa rośnie również świerk, który zajmuje blisko 3000 hektarów. Jest to powierzchnia znaczna. Pochodzenie tych świerczyn wzięło się na mniejszym obszarze pod szczytem radziejowej z czasów przełomu XIX i XX wieku, kiedy to ówczesny właściciel tych lasów, hrabia Adam Sadnicki z Nawojowej, posadził świerka jako gatunek, który dawał najwyższy dochód, ale były to stosunkowo nieduże powierzchnie. Natomiast zdecydowanie większe powierzchnie zostały posadzone po II wojnie światowej w paśmie Jaworzyny Krynickiej na gruntach, które pozostały po wysiedlonej ludności łemkowskiej. I te świerczyny niestety od lat już 90. zaczęły wykazywać znaczące symptomy osłabienia, zaczęły ulegać szkodom od grzybów, od czynników abiotycznych, takich jak wiatr, śnieg i wreszcie rozwinęły się tutaj na dużą skalę korniki, które tego świerka dobijają. W związku z czym nadleśnictwo na tych obszarach prowadzi przebudowę. Co roku sadzimy na powierzchni około 50-60 hektarów gatunki, które tu są właściwe dla terenów Puszczy Karpackiej, głównie jodły, która jest tutaj stosunkowo w deficycie. Jodły sadzimy przynajmniej 80% tych powierzchni, ale pozostałe 20% to jest buk jako główny gatunek, ale również cenne gatunki domieszkowe, takie jak lipa, jawor, wiąz i również czereśnia ptasia. Są to gatunki, które dają nektar dla owadów, dają owoce, one są bardzo cenne. Wszędzie tam, gdzie występują gatunki właściwe dla tych terenów, staramy się prowadzić hodowlę, ale i całe zagospodarowanie tych lasów w sposób zbliżony do natury. Polega to na tym, że wykorzystujemy w maksymalnym stopniu odnowienia naturalne. Co roku uznawanych takich odnowień naturalnych jest w granicach od kilkunastu do kilkudziesięciu hektarów. Dotyczy to głównie gatunków naszych głównych, czyli buka i jodły. Takie odnowienie naturalne jest dla leśnika bardzo, bardzo ważną i pożyteczną rzeczą. Przede wszystkim charakteryzuje się większą jakością hodowlaną, aniżeli sadzonki, które są sadzone wiosną przez leśników. Ogranicza do minimum prace związane z zalesieniami i sadzeniem sztucznym, szczególnie w takich naszych trudnych górskich warunkach. No i względy ekonomiczne przemawiają za tym, że oszczędza się przede wszystkim właśnie na pracach związanych z zalesieniami. Niestety nie zawsze można i we wszystkich fragmentach drzewostanów wykorzystywać odnowienie naturalne ze względu przede wszystkim na mikrosiedliska oraz występowanie gatunku głównego, czyli buka i jodły. I tutaj rzeczywiście trzeba być bardzo wyczulonym, bardzo skrupulatnym, dlatego że lata nasienne zdarzają się stosunkowo rzadko. Buk owocuje nie częściej jak co 6-8 lat, jodła nieco częściej, ale też to jest co 3-4 lata, czyli w pewnych okresach czasu. Kiedy te obsiewy nasion nastąpią, wtedy musimy sprawdzać na bieżąco, czy nastąpiły udane kiełkowania tych nasion, pojawia się tak zwany nalot. I ten nalot musi być na bieżąco obserwowany. I te odnowienia naturalne podlegają w kolejnych latach działaniom z zakresu pielęgnacji, z zakresu ochrony przed szkodami od zwierzyny.
W celu ochrony młodników przed spałowaniem wykładamy drzewa ogryzowe. To drzewo zostało ścięte 4 dni temu i zostało już zlokalizowane przez jelenie i widać, że zostało ładnie już ospałowane. Proszę bardzo. Im więcej ospałuje, naje się zwierz tutaj korą zwalonego drzewa, tym mniej zniszczy młodnika. Jeleniowate potrzebują w okresie zimowym potrzebują również łyka drzew, dlatego też oprócz siana wykładamy również takie drzewa, ponieważ jest to dla nich organizmów niezbędne w okresie zimowym do przeżycia. Kiedy to młode pokolenie lasu jest już odpowiednio zaawansowane, a górny drzewostan jest już dojrzały, często bywa tak, że już jest zagrożony deprecjacją, zagrożonym pogorszeniem wartości, jakości tego drewna, przystępujemy do odsłaniania tego młodego pokolenia. I takie prace są wykonywane szczególnie w okresie zimowym, przy dobrej, grubej pokrywie śniegu. Taka pogoda jak dzisiaj jest idealna do prowadzenia prac ścinkowo-zrywkowych ze względu na to, że ograniczamy praktycznie do zera uszkodzenia w takim właśnie odnowieniu naturalnym, jakie widzimy. W naszych warunkach ścinka drewna odbywa się wyłącznie w sposób ręczny za pomocą pilarek. Są to zbocza mocno nachylone, trudno dostępne. Tutaj mechanizacja prac przy pozyskaniu drewna nie wchodzi w ogóle w grę. W miejscach, gdzie te zbocza są bardzo mocno nachylone, wykonywana jest zrywka ręczna. Ręczna wykorzystująca ciążenie tych kłód drewna, tak zwana grawitacyjna. I ta zrywka ręczna wymaga niezbywałego doświadczenia, fachowości, sprytu i oczywiście zwracania maksymalnej uwagi na kwestie bezpieczeństwa, gdyż polega ona na przekierowywaniu tych kłód drewna za pomocą ręcznego sprzętu typu obracak, sapina, w taki sposób, żeby te kłody swobodnie mogły zjeżdżać, nie uszkadzając pozostających drzew, ani również młodego pokolenia, i żeby one zostały przekierowane do zbiorczego szlaku zrywkowego, z którego odbywa się dalej zrywka mechaniczna. Jeżeli są te zbocza nieco łagodniejsze, wtedy wykonywana zrywka jest za pomocą koni. Na zboczach łagodniejszych odbywa się zrywka konna, bo wtedy te kłody drewna samoczynnie już nie zjeżdżają. Trzeba za pomocą konia, jego siły, to drewno przeciągać w kierunku szlaków zrywki mechanicznej. W tym pierwszym przypadku konie nie są używane z tego powodu, że te kłody często rozpędzają się do dużych prędkości i życie czy zdrowie konia byłoby poważnie zagrożone. Tak samo jego oczywiście zrywkarza, który tym koniom by się miał wtedy posłużyć. Z tego szlaku, który jest odpowiednio przygotowany, odpowiednio urządzony, sposób taki, który nie uszkadza środowiska leśnego, nie przeszkadza wartościom przyrodniczym. Jest to drewno dalej ściągane za pomocą zrywki mechanicznej. Jest to zrywka podwieszona, ewentualnie nadciębierna do składów wywozowych, gdzie to drewno dalej jest manipulowane, klasyfikowane, odbierane i przygotowane do sprzedaży. Lasy tutejsze są niebywałej wartości przyrodniczej, w 100% są lasami wodochronnymi, na dużej części są lasy glebochronne. Na tym terenie w całości mamy obszary chronione Europejską Siecią Ochrony Przyrody Natura 2000 z dyrektywy i siedliskowej, i ptasiej.
Jesteśmy w miejscu reintrodukcji głuszca i właśnie w pobliżu nas znajduje się za nami woliera adaptacyjna, a tutaj jeden z podsypów jest zlokalizowany blisko woliery, dlatego że głuszce wypuszczone, gdy są cięższe warunki, zaczynają się zbliżać tutaj w okolice woliery i tutaj są umiejscowione dwa albo trzy podsypy. Właśnie widzimy tutaj trup, który był na pewno dzisiaj, bo z rana padał troszkę śnieg, natomiast jestem w 100% pewny, że to dzisiaj ten głuszec podszedł pod tą podsypkę, wyszedł z takiego młodnika, który widzimy tutaj, jak sobie spacerował spokojnie. Obserwuję tutaj w granicach od 2 do 4 osobników. Są to na pewno 3 koguty i 1 kura. Tutaj mamy przykład, jak podsyp współgra razem z naturą. Tam ich dokarmiamy sztucznie, ale widzimy, że te głuszce tu chodzą no wszędzie. I jedną z jodełek, którą widzimy, jak on tutaj obskubał z pączków i z bocznych igieł. Tam sobie pojadł, trochę obrobił tą jodełkę, tutaj przemaszerował, wydawało się mu, że za śnieg za duży i wzniósł się w powietrze. Rysy widoczne są po obu stronach, odbite skrzydłem. Głuszec potrafi też tak obrobić spędów zarówno jodłę, jak i świerka, ale to jest w granicach wytrzymałości, byleśmy jak najwięcej takich śladów mieli jego bytowania.